Dziś jesteśmy dla Państwa na Lumen Field. Nie będę owijał w bawełnę, bardzo chciałbym obejrzeć emocjonujące spotkanie. Liczę, że oba zespoły dadzą nam dziś dużo wrażeń. Tomasz Smokowski, mam przyjemność komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Widzimy teraz na ekranie jedenastkę gospodarzy, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Widzimy teraz skład gości na to spotkanie. No i wszystko wskazuje na to, Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1-4-5-1. Ciekawe. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce z syropem. Prawdopodobnie więc zobaczymy dużo dalekich przerzutów i prób dostarczenia napastnikowi piłki górą. Zobaczymy, na ile zespoły podejdą elastycznie do swoich wyjściowych ustawień. Gwizdek i zaczęło się. Nicolas Lodeiro. Zagranie do Rui Diasa. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Shaqiri. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. No i przecina ten centrę. Wybija. Nicolas Lodeiro. Morris. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę, ale teraz to konstruowanie akcji na nic się nie zdało. Celne, prostopadłe zagranie. Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Podanie przejęte. Co dalej? Lodeiro. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. I teraz kibice chcieliby strzału. Lodeiro, ale bramkarz teraz bardzo dobrze. I strzela! I zatrzymał to ładnie.
Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Morris. Lodeiro. Raul Ruiz Diaz. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Rusza więc pierwsza połowa. I teraz kibice chcieliby strzału. Lodeiro. I strzela. I zatrzymał to ładnie. I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. Gra toczy się mimo tego faulu. Piłkę ma teraz Shaqiri. Teraz jest niepilnowany. I mamy pierwszą bramkę w meczu, ale radość. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Pozostawało już tylko postawić kropkę nad i. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Morris. Lodeiro. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. No i po ataku zagrożenie minęło. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Ruiz Diaz przy piłce. Da im teraz remis. Odważnie i skutecznie. Brawo. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Shaqiri z piłką przy nodze. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie, prowadzą już różnicą 2 goli. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. No to mamy 2-0. Zostało 20 minut do końca tego meczu.
Nicolas Lodeiro. Rui Diaz przy piłce. Wybija piłkę z dala od bramki. Nie utrzymali teraz piłki. Zaraz ostatni gwizdek, więc możemy już śmiało powiedzieć, że nie był to najlepszy występ w wykonaniu drużyny gospodarzy. Spora różnica klas na boisku. Ciężko będzie w tak krótkim czasie odrobić dwie bramki, żeby chociaż pomyśleć o remisie. Niemrawymi atakami nie przebiją się przez dobrze zorganizowaną obronę. Lodeiro. To może być groźne. Będzie kontra. Rui Diaz przy piłce. No i po ataku. Dobra interwencja. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. Niestety, nie udało się. Przegrywają minimalnie ten mecz ligowy. Chyba dlatego, że drużyna przeciwna lepiej radziła sobie w środku pola. Fantastyczny występ. Taką grą wnosi naprawdę wielką jakość do swojej drużyny. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby i hat-tricka, bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju obrońcom. Właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary. I ruszyła pierwsza połowa. I teraz kibice chcieliby strzału. Lodeiro. I strzela. I zatrzymał to ładnie. Pierwszą bramkę w meczu, ale radość. Shaqiri z piłką przy nodze. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch.